Cześć, ja nazywam się Weronika Trzpis, jestem absolwentką kursu Silwy w Tarnobrzegu z września 2014 roku. I moim największym osiągnięciem tak naprawdę jest osiągnięcie na polu zdrowotnym. Tutaj sobie bardzo, bardzo pomogłam właśnie metodą Silwy. Moje problemy zaczęły się tak właściwie na wakacjach z ubiegłego roku, gdzie zaczęły mi się na zgięciach łokci, na szyi pojawiać takie małe czerwone plamki i myślałam, że po czasie znikną, niestety tak się nie stało. Rozrosły się do wręcz monstrualnych rozmiarów. Miałam tutaj w większości na rękach całą szyję, czerwoną, swędzącą, piekącą, nie mogłam czasami spać w nocy. No to był tak właściwie koszmar. I zaczęłam pracować nad tym na poziomie alfa, mentalnie. I na szczęście to było coś, co wreszcie mi pomogło, bo oczywiście próbowałam wcześniej różnych kremów, nie kremów, sposobów takich na tym poziomie fizycznym. I to było tylko chwilowe uspokojenie problemu. Tak właściwie nie pomagało mi. Ja chciałam to wyleczyć, a nie tylko pozbawić się objawów. I wchodząc w stan alfa, wyobrażałam siebie w takiej bańce, że nic później nie wyleciało i znowu do mnie się nie przyczepiło. Byłam w takiej bańce i mój doradca, który jest ogólnie ma głowę i ogon kota, jesteście zabawną postacią, zawsze mi pomaga. Wyobrażam sobie, że nasze ręce, nie robię nic ze swoimi rękami, tylko takimi sztucznymi, które gdzieś tam są, ja to mogę sobie nimi sterować. I te ręce nasze zaczęły zdzierać jak plastry te wszystkie zmiany na moich rękach. I tu zdzierały wielki czerwony plaster, zdzierały, wyciągały korzenie, które tam były przyczepione. No to nie jest zbyt przyjemne i takie może trochę obrzydliwe, ale razem z tymi korzeniami na końcu siedziały takie robale. I ja to wszystko wyciągnęłam z jednej ręki, z drugiej, z szyi. Później spaliliśmy to i popiół wyrzuciliśmy przez okno, żeby tam użyśnił glebę. Popiół dla Matki Ziemi został. I po jednej takiej sesji, powiedzmy, było już lepiej. Była taka znaczna różnica. Później też w takich sytuacjach, gdzie nie miałam co robić, jak droga powrotna z dłuższego wyjazdu, też siedziałam i alfowałam. I to mnie wyciągnęło. Teraz mam czystą szyję, czyste ręce. Czasami, jak coś się pojawi, znowu wchodzę w stan alfa, ale nie ma już problemu. I jestem po prostu szczęśliwa, że to pomaga. Także to jest mój największy sukces. I naprawdę się cieszę, że mogłam brać udział w kursie. Także dziękuję bardzo Kasi Koźlińskiej. Jest niesamowitą osobą i dała mi te narzędzia, które pomagają mi ulepszyć moje życie. Dzięki.